Inaugurujemy dziś nowy sezon turystyczny. Tych miejsc turystycznych, atrakcyjnych w świętokrzyskim regionie jest mnóstwo. To jest 15. edycja. Staramy się dobierać miejsca, które w bardzo znaczący sposób wpłynęły na rozwój turystyki. Sapad Krajno jest tym fenomenem zupełnym. Rok 2017 205 tysięcy osób kupiło tutaj bilet lub jeździło na nartach. To jest zupełny rekord. Mamy mnóstwo grup zabukowanych już na maj, czerwiec, nie tylko z województwa świętokrzyskiego. Jak zwykle co roku przybywa miniatur. W tym roku będzie około 10 nowych, będzie pierwsza budowla miniaturowa z Polski. I to budowla animowana. Także to będzie naprawdę hit. Królem albo liderem jest nadal Bałtów. Myślę, że też 1 maja otwarcie tam nowej atrakcji, czyli Polska w miniaturze. No, zupełnie unikalny projekt z otworzonymi rzekami polskimi. Zamki polskie w tej czołówce. To są atrakcje wokół Świętego Krzyża. Sam Święty Krzyż ma prawie 300 tysięcy osób, które odwiedziło to miejsce. Świetny wynik basenów mineralnych w Solcu Zdroju. Około 240 tysięcy osób kupiło bilety. No i oczywiście Sandomierz, Chęciny, rekordowy sezon w świętokrzyskich uzdrowiskach. Szacujemy, że około 100 tysięcy osób odwiedziło powiat Buski. To jest 23 miejsce w kraju, prawie 800 tysięcy sprzedanych noclegów. To, co czeka świętokrzyską turystykę, to jednak jeszcze większe inwestycje. Mam nadzieję, że głównie te inwestycje będą prowadzić przedsiębiorcy. Myślę, że oni najlepiej zarządzają atrakcjami turystycznymi. Wszyscy ci, którzy zajmują się turystyką na co dzień i rywalizują też o turystę, dziś mówią jednym językiem, dziś wymieniają poglądy, z czego bardzo się cieszymy i zapraszamy i zachęcamy do tego, aby odwiedzać Świętokrzyskie.